Podobnie jak na początku roku, nadal uważam, że najatrakcyjniejszą grupą z tych ryzykownych są surowce. I tutaj nadal upatrujemy szansę na to, że podaż niektórych z nich się mocno w tym roku wyczerpuje czy zmniejsza, a popyt jest relatywnie stabilny i z tego powodu po kilku latach silnej przeceny na tym rynku widzimy potencjał do wzrostów i tak też proponujemy naszym klientom. Bardziej na bezpieczne produkty patrząc, tutaj preferujemy obligacje korporacyjne, które naszym zdaniem ciągle mają duży potencjał z tego względu, że w ostatnich kilku kwartałach ten rynek relatywnie był słabszy. Dodatkowo patrząc na makroekonomię, czyli na gospodarkę, nie widać tutaj większych zagrożeń dla naszego rynku i z tego względu te fundusze które posiadają obligacje korporacyjne są naszym zdaniem atrakcyjniejsze względem obligacji skarbowych i tak też naszym klientom proponujemy taki zakład w stosunku do obligacji skarbowych. Polskie akcje, podobnie jak na początku roku, ta nasza strategia na razie się sprawdza, czyli zakładamy, że te ruchy takie kilkunastoprocentowe bez wyraźnego trendu nadal będą dominowały. Dzisiaj znajdujemy się raczej na tych dolnych poziomach tego przedziału cenowego, stąd w takim krótkim terminie obstawialibyśmy wzrosty. Natomiast patrząc na cały rok, szukamy okazji jak zwykle w selekcji spółek i w takim krótkoterminowym tradingu, który w tym roku rzeczywiście przynosi efekty.